W dzisiejszym odcinku możemy używać tylko i wyłącznie nowej rakietnicy, żeby wygrać grę. Będzie to jeden z najtrudniejszych challenge, jakie do tej pory robiliśmy, także trzymajcie za nas kciuki. Czy nam się uda, oglądajcie do samego końca. Plan na ten odcinek jest bardzo prosty, ponieważ lecimy dokładnie w to miejsce, lutujemy, zbieramy macy, kolejnie przechodzimy na namiot, bo tam mamy właśnie nową broń. W międzyczasie oczywiście postaramy się poszukać więcej tych rakietnic, bo one mają tylko po 6 strzałów, więc to jest bardzo, bardzo mało. Także nawet jeśli byśmy mieli tutaj tych rakietnic 5, to byśmy mieli tylko i wyłącznie 30 strzałów, ale ja mam jeszcze jeden plan, który powinien nam pomóc wygrać ten odcinek. Oczywiście musimy też zbierać dużo leczenia, dużo macy. No bo będzie ciężko, naprawdę będzie ciężko dzisiaj. Dobrze, że wyleciała mi wyrwa, ponieważ potrzebujemy jakieś przedmioty do tego, żeby uciekać w razie czego. I zobaczcie na nasz internet, mamy jeszcze ciężej. I jeśli to rzeczywiście uda się dzisiaj wygrać, to będzie coś niesamowitego. Ja mam dwie duże potki, także jak chcesz, to mogę się z tobą podzielić. I mam tutaj, Rafał, takie osłonki, także zabiorę je też, bo one mogą nam się przydać. Dobrze, chodzi ci o metalowe ściany, to ja też mam, o ile o to ci chodzi. Dobra, ja jak widzicie, nie mam żadnej flary do tej pory. Z tego co wiem, jest tego sporo, ale jeszcze więcej jest pił, ponieważ teraz jest dziki tydzień z piłami. Właśnie mam tutaj piłę, myślałam, że to jest jakaś bandażownica, ślurpownica, a to jest piła. Ślurpownicę można kupić tylko i wyłącznie w jednym miejscu teraz i być może tam się przejdziemy. Ja idę tutaj się plażą tak przejść, pozbieram kamień tutaj i może tutaj będzie, one są niebieskie, coś tam niebieskiego widzę w oddali i wygląda to troszkę jak flara. Prawdopodobnie będzie to piła, ale no mam nadzieję, że masz rację, Ewela. Pamiętaj, żeby zbierać macy przy okazji, bo tego po prostu będziemy potrzebować bardzo dużo. Zbieram, ja już mam 300 tego kamienia i zbieram jeszcze teraz tutaj drewno. Ja mam leczenie na później. Mam tutaj jeszcze jedną skrzynię za tą ścianą. Dobra, zabieramy. O, ja też tutaj mam jedną skrzynię, także otwieramy ją i w środku mamy... Mam spreje. Wezmę też te spreje w razie W. I teraz okaże się, co tutaj leży. No, Rafał wykrakał skubaniec. Ja też mam już 10 ścian, bardzo dużo leczenia, ale flergana jak nie było, tak nie ma. A czy ty masz jakieś potki? Bo nie wiem, czy pić. Mam 3 duże potki, nie wiem, czy je pić, czy zostawić. A w którą stronę idziemy? Żebyśmy się nie rozdzielili. Musimy iść teraz na Daily Bugle, bo tam będą namioty, a później jeszcze będziemy w strefie, więc zbieraj wszystko, co się da. W sensie do leczenia. O, dobra, mam ulepszony częścik. No i oczywiście nie mogę tego podnieść. Ja mam fioletowego kruka, ale nawet nie mam go jak porobić. Ale i tak byś nic z tego nie miała. Dobra, być może tutaj będzie. Oczywiście nie ma. Mam nadzieję, że w ogóle znajdziemy przynajmniej jedną. Ja mam, Rafał, harpun. Mogę... Cofnę się może do wody tam i może z wody poleci. Z wody nie poleci na 100%, także szkoda czasu, zbieraj macsiki. Dobra, ale możemy rybki tam pozbierać. Dobra, mam kolejną skrzynię i może tutaj się uda z tej skrzyni, uwaga. Mam wyrwę, mam wyrwę. Dobrze, bo ja też mam jeszcze jedną. Biorę za ten harpun. Plan jest teraz taki, że jedziemy do stolarza, w sensie do tego gościa, który jest tutaj. Kupujemy ślurpownicę, ponieważ jak wiecie, prawdopodobnie będziemy musieli szukać dalej i namiotu i tego wszystkiego, więc nie będziemy wchodzić do strefy, tylko będziemy sobie w strefie, która nas będzie obijać. Ja mam 2 spreje, mam 1 aptekę i mam wyrwę. Także na razie jest dobrze pod względem leczenia, ale no pod względem tutaj właśnie flary na razie jest bardzo kiepsko. Flary nie mamy wcale, a przydałby się przynajmniej namiot. Pytanie, czy jest tutaj ten nasz ziomek? On mógł w strefie zginąć, ale biegnij szybko do niego. Jest tutaj, dobra. Także ja kupuję. Ewela, ty nie musisz. Ja pozbieram macy, jak kupujesz. I on ma namiot, on sprzedaje namiot. Ale to jest 200 IQ teraz, widzowie, co my tu zrobiliśmy. Kupujemy od pana namiot, proszę bardzo. Aha, tu nie możemy rozrzucić jakby co. Także widzowie, my lecimy teraz do strefy. Dlaczego? Dlatego, że jak rozłożymy namiot, to mogę nie zdążyć wyciągnąć wszystkich. A fajnie by było coś jeszcze do namiotu w zamian za to wsadzić. A ta strefa jak na złość jest najdalej, jak się da chyba. A w którą stronę bardziej lecisz? Lewą czy prawą? Polecimy, Ewela, tutaj na tą miejscówkę. Dobra, i poszukamy tutaj? Flary chyba tutaj nie będzie, ale zobacz, mamy beczkę. Mi głównie o to chodzi, żeby do tego namiotu jeszcze wsadzić. Dobra, zróbmy tak, że ja rzucam, wyciągam wszystko, co się da. Raz, dwa... 3. Dobra, chyba nie zdążę wsadzić. Ewela, weź sobie jedną flarę i pamiętaj, że jak później, w sensie jak zginiemy, to będziemy musieli sobie sami to znaleźć. Pamiętaj o tym. Nie możemy zginąć, okej. Czyli teraz trzymamy się na krańcu, zbieramy macy i staramy się znaleźć jeszcze 3 flary. Czyli masz te 2 flary, ja mam 1 flarę, tak? Dokładnie tak. Lecimy tutaj, Ewela, dokładnie w to miejsce. Bo musimy się trzymać właśnie na uboczach, żeby na kogoś nie trafić. Nawalają się właśnie tam, zaznaczyłam. Bo my mamy tak naprawdę 12 strzałów. No to będzie niemożliwe, jeśli to wygramy. Chodź tutaj na ten budyneczek. Chyba nikt nie dropił, więc może coś się uda. Ktoś ma ślurpownicę po prawej stronie, więc trzeba uważać. Brabeczki tutaj są, jakbyś chciał. Jedna beczka do rozwalenia. To rozwal sobie, bo my mamy
ślurpownicę, także na spokojnie. A ja zapomniałam o tym, właśnie, zapomniałam. Musimy Ewela zbierać matsy, zbieraj matsy. Dobra, ja tutaj jeszcze szukam w tym budynku ślurpownicy. Tornado idzie w naszą stronę, więc też musimy uważać, żeby nam ktoś tutaj z niego nie przyleciał. Najlepiej by było, jakbyśmy wytrzymali do samego końca i na samym końcu ktoś się budował tylko z drewna i po prostu my to podpalimy. Tak, albo ktoś po prostu nie będzie miał matsów. Tak, jedynie możemy wygrać, a jak nie, to będzie hardkorowo. Ja mam po 700, mam 1400 matsów jak coś. No ja tych matsów mam tam, liczmy razem, 1000 na oko. Dwie apteczki, spray, dwa splasze, dwie duże potki. Ja naprawdę jeszcze liczę na to, że znajdziemy jakąś flarkę, bo nie znaleźliśmy w tym meczu żadnej. Także jakby nie namiot, to w ogóle byśmy tego nie mieli. A ty chcesz sobie tam wirem lecieć do strefy, tak? Biegnę, biegnę, sorry. Ciężar na nogach iść do strefy. Mamy lamę. Ewela, mamy lamę. Tylko jak ją rozwalić? Kilofami. No to ja już tam biegnę, ja już tam tutaj podwiram. Bo ona, wiecie, pozwoli nam na to, że będziemy mieli dwie ślurpownice i bardzo dużo matsów. Ja nas uleczę za chwilę. Ewela, bij po niej, bij po niej. Dobra, chyba zdążymy, dobrze. Ale dobrze. Co, ja mogłam te splasze zabrać, te apteczki niepotrzebnie, no ale nie wiedziałam. I tak pewnie wywalę za chwilę, bo znajdę tą rakietnicę, zobaczycie. Nie rakietnicę, tylko z tą. Jak to? Rakietnicę. Mi się cały czas to myli, nie wiem, co mam powiedzieć. Tutaj jest krzak, chodź do tego krzaka. Tam mamy beczki do rozwalenia. Ja mam 30 HP w ogóle. Kucnij sobie teraz i po cichu idziemy do tego krzaka. Ja bym się apteką ten... Tak, apteką się ulecz, żeby wiesz, żeby nikt nas nie usłyszał. Mamy bardzo dużo matsów, mamy dwie ślurpownice i mamy to na ostatnich gości. Ja tam latają świetliki, jakby je zebrać, to na takie podobne działania mają jak ta. W sumie mogliśmy zrobić to i to. Ale nie. Dobra, czyli kampujmy... Jaki głosik, ja się kręcę. Kampimy teraz w krzaku. 8 osób zostało, 5 z drużyn, także mamy jedynki tutaj. Ktoś może tu przelecieć na stację, bo tutaj jest leczonko. Na blisko się tą flarą nie uderzać, bo ona mi zada HP, tak? Chyba tak jest, jak na bliziutko to uderzysz. Po prostu zabudowuj się, maksymalnie, bo mamy dużo matsów. Masz metalowe ściany, pamiętaj. Ej, ale patrz, jaki mamy farta, że akurat strefa się zamyka tam, gdzie jest dużo drzew, które się będą palić. Które się będą palić i w których możemy się schować, ponieważ mamy tutaj naprawdę bardzo dużo krzaków. Jest to chyba jedna z największych... No, w sensie tutaj się da kampić, o. To znaczy, że mamy mega farta i wygramy ten mecz? No, ale strefy nie mamy i oczywiście patrzcie się, gdzie dało. No tam, gdzie nie ma krzaków. I jest górka i jest woda, której się nie da podpalić. Chodź, Ewela, teraz za mną. Przejdziemy sobie tam i będziemy się trzymać przy wodzie, tak myślę. Gorzej... Uważaj na dzika, żeby cię nie zauważył. No my jeszcze nie mamy żadnej broni, żeby tutaj w razie wóz likwidować właśnie zwierzęta albo coś takiego. Problem jest jeszcze taki, jest... O, jest rift! Dobra, biorę rifta. Problem jest taki, że tak naprawdę mamy problemy z netem, co dopiero mieliśmy na czerwono. A ja zapomniałam w ogóle, że my lamy mieliśmy. Ja mam 9 cegły. Chcesz trochę? Ja mam fulla, wiesz? No i co, kampmy tu, nie ruszajmy się. No, 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 tak ja tu dlatego przyszedłem. Czyli ta dwójka nawzajem się porobi, ta jedynki ją dojadą i my z krzaków wtedy wyjdziemy i w siubździu. No oby były 3 jedynki. Okej, 6 osób, 37 sekund do kolejnej strefy. Bardzo dużo maców, metalowe ściany. Ewela, pamiętaj, żeby ich używać i może walnijmy sobie raz tak. I Rafał teraz nas zdradził i teraz taki sten, seria strzałów w nas. Czyli my możemy ich podpalać, ja jeszcze o tym zapomniałem, że przecież można podpalać. Ewela mówiła, że się podpalają drzewa, ale możemy podpalać ich boksy. Tak, jak oni tak będą z drewna się budować, tylko żeby się z drewna budowali. Ej, wejdźmy do góry, Ewela, bo może tam... O, likwiduje, dobra. Jest jedna dwójka i dwie jedynki. Z cegły się buduje skubaniec. Oby mu brakło tych matsów. Jak będzie powalonych, chodźmy może, Ewela. Ja tam raz strzelę, żeby mu tam pomóc. Wow. I on teraz tutaj nas, ten... Jeden jest w krzaku. Dostał 60. Dobrze. On się nadbuduje nad nas. Dawaj metalową ścianę. Tamci gość, tamten jeden gość musi ich walnąć. Biją się tam. Oby był powalony, no. Wychodzę. Ewela, trzymaj się. Dostał, nie wiem, czy tam dostał, czy nie? Podpaliłam tam. Ja mam trzy strzały. Dobra, ja mam mało, ale podpalam to wszystko, co się da. Idziemy, pomóż tam temu ziomkowi. Dostał 60. Leży, jeden został, Ewela, na spokojnie. Jak my to zrobiliśmy?